kwietnia, Marta Padziuczenko. Witam i zapraszam na środowe wydanie magazynu miejskiego. A w dzisiejszym programie historia pomocy, ciąg dalszy reformy emerytalnej, pierwiastek buntu. Podczas spotkania w Osiedlowym Domu Kultury Okrąglak Halina Błaszczyk, Sprawiedliwa wśród narodów świata, opowiedziała młodzieży historię pomocy żydowskiemu chłopcu. Spotkanie z Haliną Błaszczyk, Sprawiedliwą wśród narodów świata, zorganizowało Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu w ramach kawiarni spotkań i opowieści realizowanej dzięki projektowi Polsko-Niemieckie Partnerstwo na rzecz ofiar II wojny światowej. Mamy dzisiaj spotkanie szczególne, spotkanie w naszej kawiarni wspomnień. Gościem kawiarni jest Sprawiedliwa wśród narodów świata. Osoba, chyba jedna z nielicznych mieszkających jeszcze na Zamojszczyźnie, pani Halina Błaszczyk. Pani Halina mieszkała w Izbicy i tam razem ze swoimi rodzicami ratowała Żydów. Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata to najwyższe izraelskie oznaczenie cywilne nadawane nie Żydom za pomoc okazaną Żydom w czasie II wojny światowej. Jeśli chodzi o te dawne czasy, to pamiętam dużo. Dużo. Pamiętam cały przebieg z czasów okupacji. No i tutaj w tym wypadku chodziło, prawda, o prześladowanie ludności żydowskiej. Większość członków rodziny 14-letniego Hanana Lipszyca została zamordowana w obozie zagłady w Bełżcu w następstwie wywózek z Izbicy, gdzie od marca 1942 roku istniało getto. Schronienie znalazł w gospodarstwie miejscowego młynarza, u którego rodzina Lipszyców zaopatrywała się w mąkę. Przyjęła go żona gospodarza Kazimiera Babiarz i córka Halina. Kobiety w tajemnicy przed głową rodziny i młodszą córką Babiarzów ukrywały chłopca w piwnicy na ziemniaki przez całą zimę. To tylko fragment historii pomocy, za którą Halina Błaszczyk i jej matka otrzymały w 1985 roku tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Izbica była takim getem przejściowym, bo tam nie było jakiegoś specjalnego, tylko te domy, które po prostu były z czasów żydowskich. No, i ludności żydowskiej w Izbicy było 90%. Dodajmy, że Polacy stanowią największą liczbę wśród odznaczonych. Tytuł ten otrzymało 6195 Polaków. W przybliżeniu daje to 25% wszystkich odznaczonych medalem. Podczas spotkania z mieszkańcami Zamościa poseł Platformy Obywatelskiej Mariusz Grat odpowiadał na pytania i rozwiewał wątpliwości. Rządowy projekt reformy emerytalnej zakłada stopniowe podwyższanie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat. Zgodnie z nim co 4 miesiące wiek emerytalny podwyższany byłby o kolejny miesiąc. Oznacza to, że z każdym rokiem na emeryturę przechodzić będziemy o 3 miesiące później. W ten sposób poziom 67 lat w przypadku mężczyzn osiągnięty zostanie w roku 2020, a w przypadku kobiet w 2040 roku. Zgodnie z ustaleniami przy wieku emerytalnym 67 lat możliwe będą emerytury częściowe, 62 lata dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Taka emerytura będzie jednak wynosiła 50% wypracowanego uposażenia. Jest to pewnego rodzaju ewolucja niezbędna z tego tytułu, że w najbliższej przyszłości, w najbliższych dekadach społeczeństwo będzie żyło zdecydowanie dłużej, a ludzi pracujących, czyli osób, które będą utrzymywały przyszłych emerytów, będzie zdecydowanie mniej. Także to jest niezbędna reforma, bardzo potrzebna, bo to pokazują wszystkie analizy demograficzne. O wątpliwościach i protestach w sprawie reformy emerytalnej już Państwa informowaliśmy. Jednak okazuje się, że związane z reformą zmiany wieku przechodzenia na emeryturę nie zawsze są jasne. Dlatego też posłowie Platformy Obywatelskiej zaplanowali szereg spotkań z wyborcami, na których będą odpowiadać na pytania i wyjaśniać wątpliwości. W Zamościu spotkanie z posłem Mariuszem Gradem odbyło się w restauracji Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kwestie dotyczące wieku, dotyczące poszczególnych grup zawodowych, dotyczące rolników, ale również osób, które
pracują na stanowiskach o charakterze fizycznym, czy te osoby dadzą radę pracować aż do 67 roku. Staraliśmy się o tym podyskutować, te kwestie wyjaśnić. Również są emerytury częściowe, są kwestie związane z rentami. Także to staraliśmy się na tym spotkaniu omówić. Spotkanie było doskonałą okazją do zadawania pytań i rozwiania wątpliwości. Swoją pierwszą książkę zaprezentowała Emilia Przyczyna w kawiarni artystycznej Szokofi. W zamojskiej kawiarni artystycznej Szokofi w galerii Rewia Park odbyła się promocja książki Emilii Przyczyny zatytułowanej Pierwiastek buntu. Powieść opowiada o małej Japonce, uczennicy Akademii Sztuk Walki, borykającej się ze swoim wyobcowaniem w społeczeństwie, lękami, a także nieufnością wobec ludzi oraz innymi słabościami, które będzie musiała pokonać. Napotyka na wiele problemów i trudności i musi nie tylko nauczyć się ciosów, ale także jak przeżyć, jak żyć. Spotka na pewno wiele przyjaciół, wielu też wrogów i będzie miała dużo również drastycznych przygód. Także zapraszam serdecznie do przeczytania tej książki, ponieważ wiele można się z niej dowiedzieć też o kulturze Japonii i o tym, co jest w życiu ważne, myślę. 18-letnia autorka książki jest uczennicą Liceum Społecznego w Zamościu. Interesuje się filmem, muzyką i literaturą. Pierwiastek buntu jest pierwszą powieścią napisaną przez Emilię Przyczynę. Spotkanie autorskie uatrakcyjnił akompaniament Bartosza Zwolana. W dzisiejszym magazynie miejskim to już wszystkie informacje przygotowane dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.